Mija już drugi miesiąc, odkąd wybudowałem ten wermikompostownik. Jak widzicie, ciągle dokładam tutaj liście i inne pozostałości po uprawach z ogródka. A dzisiaj chciałem Wam pokazać, co się dzieje wewnątrz, na tyle, ile będziemy mogli to zmierzyć. Jak widać, temperatura zewnętrzna to około 13 stopni. O ile pamiętacie, ten wermikompostownik w 80% na początku składał się z iglaków. A mimo że pierwsza warstwa to były konary, gałęzie, pniaki, to pozostała część to właśnie były pocięte iglaki. Zobaczmy, jaką mamy temperaturę w środku. No, chyba no jest ciutkę cieplej, ale tylko o 1 stopień jak na razie. Zobaczymy w innym miejscu. Czyli temperatura po 2 miesiącach jest porównywalna do temperatury zewnętrznej. Przypominając, wrzuciłem tam dżdżownicę. Nie mówiłem chyba o ilości, ale przeciętnie poszło około 1500, bo oprócz dorosłych były po prostu pojemniki z korpolatami i na pewno było tam bardzo dużo maluchów i kokonów, więc będzie tutaj dosyć duża kolonia. Przełączę na czytnik i zobaczymy jeszcze, jakie mamy pH. W środkowej warstwie pokazuje nam 7, więc taka typowa dla środowiska dżdżownic, a zobaczmy, co jest na dole. Tu będzie ciężko się przebić, ale może się uda. No troszkę się różni, ale nie, jednak spada. Czyli zmierza do 7. Możemy jeszcze zerknąć w innym miejscu. Czyli w strefie iglaków ma około 7,5-8. Spada do 7,5. No, czyli oznacza to, że prawdopodobnie dżdżownice zaczęły już pracować i mieszają nam tą strukturę, gdyż powinno tam być poniżej 7. Co jeszcze na dzisiaj? Oprócz tych liści, które widzicie, dołożę, no jeszcze tutaj spadów z jabłek trochę i tak jak mówiłem, pozostałości po uprawach, czyli po sałacie, cała ziemia, która została, łącznie z korzeniami, wszystko pójdzie do tego wermikompostownika. Zobaczmy jeszcze z ciekawości, jaka jest sytuacja na górze. No, 7,5. Spadło do 7. Zmierzmy jeszcze temperaturę. No, tu jest temperatura 15. Czyli cały ten wermikompostownik ma temperaturę od 13 do 15 stopni.
Czyli żadne procesy tutaj ciepłe, gorące na tą chwilę nie zachodzą. To tyle z prezentacji po 2 miesiącach wermikompostownika. Oglądajcie następne odcinki. Do zobaczenia, do usłyszenia.